Siemaneczko! Z tej strony Multi i dziś witam was w kolejnym fragowaniu na radzieckim medzie 6 poziomu i teraz pojawia się pytanie, czy będzie to klasyczny T3485 z drzewka, a może wersja rudy, a jeśli nie, to czy najbardziej potężna MK? No, łatwo się domyśleć, oczywiście mówimy o wersji M, która jest dostępna w sklepie w grze. Za złoto to jest nowość, bo przecież pamiętajmy o tym, że pojazd ten był do zdobycia w maratonie, a potem długo, długo nie dało się go zdobyć. Teraz jest taka możliwość za ponad 3700 zł. Całkiem dobry deal, bo pojazd przecież wymiata, ale to sami zaraz zobaczycie. Dzisiaj, słuchajcie, pogadamy sobie o paru rzeczach, zanim przejdziemy do bitwy, ponieważ jest parę takich tematów do poruszenia. Pierwsza to właśnie to, że w sklepie pojawił się konkurent T485M, czyli rudy, i wielu z was może zastanawiać się, którego bardziej opłaca się kupić. Także wciąż pytacie o to, czy wersja rudy będzie dostępna w przyszłości w polskim drzewku i dzięki temu, czy będzie okazja do szkolenia polskiej załogi. Na to pytanie niestety nie mamy jeszcze odpowiedzi takiej stuprocentowej. Wargaming mówił, że jest taka opcja i mają dać niby szansę graczom wyboru, ale jak będzie to w praktyce, to czas pokaże. Ja bym się na razie na nic takiego nie nastawiał, bo wiecie jak to jest, oni dość często zmieniają zdanie. Także, który czołg jest lepszy, jeśli patrzymy tylko na względy techniczne, na parametry, na jakość na polu bitwy? T3485M strzela zdecydowanie częściej, poza tym ma więcej amunicji, lepszy pancerz, lepszą moc na tonę i tylko minimalnie tutaj gorszy maksymalny speed o 1 km na godzinę, także to jest tak naprawdę bez znaczenia. No i opory również wersja T3485 rudy ma mniejsze, czyli jest to korzyść. Pamiętajcie, opory dla gruntu liczymy także, czym mniej, tym lepiej. I one są na różnym terenie, na miękkim podłożu, jak jest jakieś takie bagno, to też coś inaczej liczy, a w mieście na drodze również mamy nieco inne parametry, inne opory. Także to wszystko na korzyść wersji rudy. Poza tym bardzo ważne jest to, że MK niestety ma 5 załogantów i to bardzo psuje szkolenie załogi, szczególnie jeśli grać taką 140. No pewnie wielu z was ma obiekta 140 i teraz wyobraźcie sobie, że chcecie szkolić załogę, a tu dupa, mamy tutaj 5 załogantów. To jest ten plus, że rudy ma 4 plus psa, tak? Dzięki temu na pewno jest łatwiej. Co, słuchajcie, poza tym? Ano, na pewno możemy powiedzieć sobie o tym, że wersja rudy ma jeszcze 5 metrów więcej zasięgu widzenia, ale to jest zasługa Sharika. No, 5 metrów tą, 5 metrów tamtą, to niby coś tam znaczy, ale też bez szału. Jednak wolę mieć lepszy pancerz i większą szybkostrzelność. No dobra, to tyle z różnic. No, łatwo można się domyśleć, że niestety pojazd nowszy, czyli T485M jest lepszy, to dużo lepszy, także zjada na śniadanie rudego, ale oba są przyjemne i dużo też zależy od naszych osobistych względów. Wielu może powiedzieć, że a, mi się tam rudym lepiej gra. No i okej, masz prawo. Druga rzecz, o której chciałem powiedzieć, to słuchajcie, wierzchołek drzewa na przyszły miesiąc, na czerwiec. Jest w tym momencie tak naprawdę zażarta walka, ponieważ gracze wybierają, który pojazd będzie dostępny właśnie w przyszłym wierzchołku drzewa. I walka tak naprawdę toczy się głównie między superkonkurorem, czyli fantastyczną brytyjską dyszką, i obiektem 705A. Póki co 31,5% jest na obiekta 705A i 31% jest na super konkurora, także bardzo wyrównana walka. Ja wam dam link w opisie i będziecie mogli sami zagłosować i zadecydować tym samym, jaki pojazd będzie w wierzchołku drzewa, a to oznacza oczywiście zniżki, korzyści dla was, jeśli farmicie dany pojazd, daną linię. Poza tym jeszcze teoretycznie tam walczy 113, MX-50B, Maus, ale nie ma szans, aby te pojazdy wygrały. Mówię, główna walka między super konkurorem i obiektem 705A. Tutaj nie wiem, co się odwaliło. Co wy, kurna, bierzecie, ludzie, za leki? To ja nie wiem, ale dziwne jakieś. Kolega, słuchajcie, jest teraz sam i policzmy czołgi. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. 9 rywali przeciwko naszej maszynce. Czy damy radę? No, nie możemy powiedzieć, że tak, ale można spróbować.
i zaczynamy dobijanie lów. Na dzień dobry, AMXLC Bis. Teraz kawój DNS, no stokowy, więc nie powinno z nim być za trudno. O, Arta się odzywa, no to jest delikatny problem. Kolega tak stoi, że Arta faktycznie tyłek może rąbnąć. Kawój DNS się dinga. Łuka w 8-5 ze 122, jak rąbnie to za 400. To on był? Chyba to nie on. Ajajajajaj, ale farcik w gąskę poleciało pięknie. Jego taran dość słaby, ponieważ kawa 8-5 za dużo nie waży. A że ładuje on 3 dni, no to my pierwsi przeładujemy i na pewno to my oddamy finalny strzał. Dziękuję, dobranoc. Jest ta 4-8-5, jest Valentine. Kto jest ważniejszy? No na pewno te 4-8-5 jest ważniejsze, ale już zdejmijmy tego Valentina. Jedna lufa mniej. 9. frak na koncie. T3485 wychyla się, trafia nas z trolla. Z czego on strzela? To jest normalne działo, ale troll. Amunicję, czyli HE. No, coś mu się powaliło w tej główce. Arta cały czas oddaje o sobie znać. Dwa strzały, teraz kawy ten dinga się. No i oczywiście musimy szybko schować się przed Artą, bo te trzy sztuki mogą nas na moment zdjąć. O, proszę, ogłuszenie. 11 fragów na koncie. Mamy szansę na medal, oczywiście najlepszy w wocie bohaterów Rosjeni, ale aby to się stało, musimy zdjąć 3 arty. I powiem wam, że to nie jest łatwe zadanie, bo jesteśmy na jeden strzał, który nawet nie musi nas trafić, nie musi. Wystarczy, że wyląduje obok, a i tak będzie po raz, więc kolega musi teraz być bardzo, bardzo czujny. I wątpię, aby chciał pojechać na Coco Jumbo do przodu. A ja wyjadę, ja sprawdzę. Tak mi się wydaje, że nie zrobi. To byłoby zbyt głupie. Trzeba to zrobić lepiej. Najlepiej zaskoczyć rywali. Na przykład od środka. Albo przykampić się. Choć przykampienie się nie jest do końca dobre, bo wtedy tracimy efekt zaskoczenia. Ja na miejscu Art spodziewałbym się, że łepek będzie kampił. Tak sobie myślę, że gdyby był tym babokiem, to by powiedział sobie tak. Wiecie co? Wiecie co? Mi się wydaje, że on będzie kampił. Nas jest trzech. On jest sam. Jest na hita. No raczej trudno, aby atakował. Ale kolega robi to, co powinien, czyli próbuje zaskoczyć Artę rywali. Teraz taktyczna jazda tutaj od linii 9. Pojawia się amerykańska Arta. Oj, zanim ona skupi celownik, to minął 3 dni. I do tego losuje fantastycznie uszkodzenia. M4-1 zostało zdjęte przez nas na strzał. Ale 230 uszkodzeń, to było bardzo dużo szczęścia. Gdyby ktoś zastanawiał się, dlaczego dużo szczęścia, to tylko powiem, że średnie uszkodzenia wynoszą 180, więc faktycznie coś jest na rzeczy. Co innego, gdyby to był hack, no hacki mają 300 średnich uszkodzeń i to wręcz powinno wtedy wylosować, ale to był chyba AP z tego, co patrzyłem, aczkolwiek ślepy jestem, więc mogłem się mylić. No i mamy dwie arty, Su-5 i AMX-13F3. Zdecydowanie groźniejsza francuska arta, bo no jednak wyższy poziom, lepsze działo. Su-5 jest boczkiem. Kolega nie do końca skupił celownik. No i efekt jest taki, że radziecka arta zdąży się skitrać. Obraca się w naszą stronę. Chce nas zdjąć, ale chyba zapomniał o tym, że wystaje mu spory fragment kadłuba. No, dużo czasu udajemy i ten strzał trafia nas tylko za 19. Sporo szczęścia. I to nie było do końca dobrze rozegrane. Gdybyśmy mieli mniej szczęścia, na pewno by nas zdjął, bo dwa razy nie trafiliśmy. Trochę taki wyjazd bokiem na wariata średnio rozsądny, ale udało się. No mniejsza z tym, najważniejsze, że 13 frag już jest. I zostaje ostatnia francuska karta, którą chciałbym zaskoczyć, wydaje mi się, znowu od linii 9-0. Dlaczego akurat ta linia, a nie środek? Dlatego, że ostatnio byliśmy na środku. Pamiętajcie, że w World of Tanks zwykle myślimy sobie tak. To jest proste myślenie. Skoro był przede mną, to pewnie wciąż tam jest. No właśnie, najlepiej tak nie myśleć i pojechać z drugiej mańki tam, gdzie rywal po prostu nas się nie spodziewa. I tak mi się wydaje, że to powinno wypalić, bo wątpię, abym nawet i ja spodziewał się tak szybko rywala na moich plecach. Arta z drugiej strony może być na samym hillu wcelowana, może siedzieć w krzaku, możliwości jest pełno, tego nie wiemy.
Ale jeśli ja mogę coś zaproponować, to ja bym dał tutaj taki myk. Delikatnie wychylam się na dzień dobry. Patrzę, czy babok jest w krzeczorach. Jak go nie ma, to wychylam się mocniej. Jadę. Jeśli nic nie widzę, podjeżdżam tutaj i wtedy wiem, że raczej jest tutaj na górce. Kolega niestety tak nie robi, znaczy niestety albo stety. Od razu idzie na cwaniaka. No i gdyby Arta była po naszej lewej, pewnie by nas już nie było, ale na szczęście tam jej nie ma. Wychylamy, tutaj warto sprawdzić, gdzie jest Arta. I faktycznie kolega był dobrze przycelowany. Nie pytajcie się mnie, jak to nie weszło, ale jeśli mogę coś doradzić kolego, haek. Ja bym doradzał haeka. Teraz oczywiście to już nie ma sensu. Arta na strzał. Dostaje raz za zero w działo. Sama nie trafi, ale teraz już wchodzi i wpada. 14 zniszczenie. Dziękuję, dobranoc. Porobieni. Sam na 9, ale podołał. Moi drodzy, mam nadzieję, że taka potyczka wam się spodobała. Jeśli tak, to będę bardzo wdzięczny za wszelkie oceny, subskrypcje kanału i oczywiście komentarze. Uważam, że warto tutaj podkreślić, że wyciąg był mądry. To nie było tak, że kolega nie myślał podczas tej bitwy. Ale jeśli mogę coś zasugerować, raczej pamiętajcie o tym, że Arta to nie jest pojazd, na który wyjeżdżamy boczkiem, a kolega parę razy prosił się o taką bułę w bok, prawda? Na to bym zwracał uwagę. No to był delikatny błąd. No i napiszcie proszę, czy wy w wierzchołku drzewa głosujecie na Super Conqueror'a, czy obiekta 705A. Ja nie ukrywam, mam oba pojazdy, mi to bez znaczenia, ale jeśli komuś miałbym życzyć, aby wbił jeden z tych dwóch, to zdecydowanie wolałbym polecić Super Conquerora. To tyle ode mnie, życzę miłego wieczoru, do zobaczenia, cześć!